Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam, robimy sesję pytań i odpowiedzi od Was do mnie. Dzisiejszy film to także specjalny odcinek z okazji 800 widzów na tym kanale. Bardzo dziękuję Wam, że jesteście ze mną już tyle czasu, bo ten kanał ma już prawie 6 lat. Także dziękuję Wam bardzo, że komentujecie, że oglądacie filmy. No i mam nadzieję, że będziemy szli nadal razem do przodu. Także kto jeszcze nie subskrybuje, to niech naciśnie czerwony przycisk na dole i lecimy z odpowiedziami na pytania. Dwa pytania od użytkownika, wszystko o futbolu. Pierwsze z nich, w jakim programie montujesz? Ja już od bardzo, bardzo długiego czasu montuję w programie Camtasia Studio. Drugie pytanie, ile Ci zajmuje zmontowanie takiego jednego filmiku? No to zależy od formy odcinka. Te odcinki z historią i ciekawostkami o piłkarzach, no to tak najczęściej no między 1,5 godziny a 2, ale też zależy od ilości właśnie efektów i jak chcę, żeby ten odcinek wyglądał, także to naprawdę zależy od bardzo wielu rzeczy, ile montuję ten odcinek. Następne pytanie od użytkownika Zielu. Ile masz lat? To jeszcze nie starość, ale już nie radość. Kobiety nie pyta się o wiek, drodzy panowie. Kolejne pytanie od użytkownika Zielu. Do jakiej szkoły chodzisz? Chodzę do liceum. Kolejny komentarz od Dariusza. Cześć, jak masz na imię, z jakiej dzielnicy jesteś? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. O, widzę, że ktoś już tutaj odpowiedział, zgadza się. Kolejne pytanie od Kacpra Barańskiego. Ile czasu interesujesz się piłką nożną? Interesuję się piłką już od 2012 roku, czyli to będzie 9 lat. Właśnie zaczęłam się interesować tym sportem przed Euro 2012. No wiecie, Euro w Polsce i na Ukrainie, no to myślę, że wiele osób wtedy też zaczęło interesować się tym sportem. No i tak już właśnie jest. Już minęło 9 lat. Świetnie. A jakby jedna chwila. Tyle finałów Ligi Mistrzów Pięknych już było. Pytanie od Kacpra Barańskiego. Jaki był Twój ulubiony sezon Śląska-Wrocław? Myślę, że z tych ostatnich to byłby sezon 2019-2020. Z tego sezonu mam też to piękne zdjęcie, które możecie teraz zobaczyć. I myślę, że to był taki sezon, w którym fajnie, mieliśmy dobrą drużynę w Śląsku i też duży sukces, bo po wielu latach zajęliśmy wysokie miejsce w pierwszej ósemce w końcu, więc myślę, że to właśnie będzie ten sezon. Pytanie od użytkownika Kutkut. Czy masz chłopaka? Pozdrawiam. Tak jak było w pewnym kabarecie. To są jego intymne sprawy. Również pozdrawiam. Kolejne pytanie od Kacpra Barańskiego. Tutaj były właściwie dwa. Jaki jest Twój ulubiony piłkarz? Jaki był Twój ulubiony piłkarz? Więc ja od samego początku mojego zainteresowania piłką nożną mam jednego faworyta i jednego idola, a jest nim Jakub Błaszczykowski. Teraz seria kilku krótkich pytań od Kacpra Barańskiego. Ronaldo czy Messi? Wybieram Ronaldo. Exposito czy Mączyński? Mariusz Pawelec. Sobota czy Mączyński? Wybieram Waldemara Sobotę. Warta, Podbeskidzie czy Stal? Podbeskidzie, bo mają ładne koszulki. Idzie, idzie, Podbeskidzie. Pytanie od Kacpra Barańskiego. Jaka jest Twoja ulubiona piątka klubów piłkarskich? Oto i moje 5 ulubionych klubów piłkarskich. Numer 5 Liverpool. Numer 4 Manchester United. Numer 3 Real Madrid. Numer 2 Śląsk Wrocław. I numer 1 Borussia Dortmund. Następne pytanie od Dariusza. Czy byłaś na jakimś wyjeździe Śląska Wrocław? Niestety nie byłam, ale chciałabym pojechać. Także do zobaczenia. Kolejne pytanie od Bartka K. Czy zrobię odcinek o Patryku Tuszyńskim? Myślę, że tak, na pewno pojawi się taki odcinek. Ja wszystkie Wasze prośby na odcinki sobie zapisuję i na pewno w dłuższym lub krótszym czasie taki film się pojawi. I to było już ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie, które napisaliście i serdecznie pozdrawiam wszystkich, którym chciało się zapisać komentarz na dole. Zachęcam także do komentowania tego filmiku i udostępniania tych filmików swoim znajomym, którzy również interesują się piłką nożną. Powiększajmy nadal to grono i bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną i oglądacie te materiały. Także zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia już niedługo. Cześć i piona!